No i co tam u was? Choinka już stoi, święta coraz bliżej? To macie pecha, bo terroryści nie świętują. Dzisiejszy temat może nie jest zbyt miły, ale jest za to według mnie cholernie ważny. Bo wystarczy rzucić okiem na tabelkę, która teraz się wam wyświetli. I tak, oczywiście przepraszam, źródłem jest Wikipedia, ale no mamy co mamy. W każdym razie widać, że ilość zamachów terrorystycznych w Europie strasznie szybko rośnie. W 2015 było ich 8, z czego 7 przeprowadzili islamiści, a w 2016, i to są tylko oficjalne dane, ataków było 17, z czego 16 przeprowadzili islamiści. To jest ponad 2 razy więcej. To jest częściej niż jeden raz na miesiąc. I teraz powstaje pytanie, czy ktokolwiek w Europie tym się zajmuje, bo to nie jest już tylko problem jednego narodu, Francji, czy tam Niemiec, czy tam kogokolwiek, tylko problem całej Europy. Czy którekolwiek ciało europejskie, które dostaje kupę pieniędzy, zajmuje się w jakikolwiek sposób tym? Otóż podniosłem wielki trud, dla was oczywiście, i sprawdziłem porządek obrad najbliższego posiedzenia Parlamentu Europejskiego. Parlament Europejski nie będzie zajmował się kwestią terroryzmu w Europie i bezpieczeństwa Europy, natomiast zajmie się tak ważkimi rzeczami jak transport wyrobów włókienniczych albo też pestycydy o niskim stopniu ryzyka. No faktycznie, no trzeba się tym zająć, bo przecież pestycydy o niskim stopniu ryzyka ucinają na głowy na ulicach. No ale Parlament Europejski, nie łudźmy się, tak naprawdę większej mocy sprawczej nie ma. Najważniejszym ciałem jest Komisja Europejska wybierana, przypomnę, niedemokratycznie, a mająca największą władzę. Zobaczmy zatem, co Komisja będzie robić w 2017 roku, albowiem ponieważ mam przed sobą piękny, wspaniały komunikat Komisji, który dotyczy programu prac Komisji na 2017 rok. Czymże ta wspaniała Komisja Europejska, która dostaje potworne pieniądze, zajmować się w tym roku będzie? Zobaczmy. I tutaj niespodzianka, powiem szczerze, dla mnie straszna, bo zauważają faktycznie problem imigracyjny i problem terrorystów. Cytuję. Przepływy migracyjne, które poddały granice zewnętrzne sprawdzianowi, pozostają wyzwaniem dla Unii pod względem jej zdolności do zapewnienia solidarności. Zagrożenie terroryzmem wzrasta. Jak się ma jedno zdanie do drugiego? Nie wiem, ale czytajmy dalej, brnijmy w to bagno. Wsłuchując się w potrzeby Europejczyków, zrozumiano, że oczekują oni reakcji na te wyzwania oraz ochrony przed wspomnianymi zagrożeniami. A bo to nie było oczywiste, że Europejczycy nie chcą, żeby ktoś im się wysadzał przed domem albo obcinał im głowę na ulicy. Trzeba było się wsłuchać w potrzeby Europejczyków. Dobra, okej. Ale następny punkt. Komisja koncentruje się na ważnych kwestiach. Ważną kwestią według Komisji Europejskiej jest plan działania na rzecz sprawiedliwego i wydajnego systemu opodatkowania osób prawnych. Następny punkt to już jest taka jawna PZPR-owska komunistyczna propaganda. Czytamy, cóż to Komisja Europejska osiągnęła w zeszłym roku. Nie no, to jest po prostu, powiem szczerze, przeurocze. Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna pracuje już nad wzmocnieniem kontroli granic zewnętrznych Europy po upływie zaledwie 10 miesięcy od dnia, w którym Komisja zaproponowała to rozwiązanie. Zaledwie 10 miesięcy. Przez 10 miesięcy może nas wszystkich wymordować. Rozpoczęła pracę nad wzmożeniem kontroli granic zewnętrznych. Nie, że już jest pełna kontrola, tylko rozpoczęto pracę nad wzmożeniem. Zobaczmy, co dalej. No i mamy jeden z 10 priorytetów Komisji Europejskiej w kierunku nowej polityki w dziedzinie migracji. Piękne zdanie na sam początek. Zarządzanie przepływami migracyjnymi przy jednoczesnym zapewnieniu, aby osoby szukające schronienia zawsze znalazły bezpieczny port w Europie, wciąż stanowi codzienne wyzwanie. Tłumacząc na nasz język, będziemy ściemniali, że próbujemy walczyć z kryzysem imigracyjnym, a jednocześnie każdy, kto chce, może wpłynąć na nasze granice. Następne zdanie jest już niestety po prostu na tyle bezczelne, że aż mi się wszystkie naprawdę scyzoryki w kieszeni pootwierały i mam tak poharatane nogi, że makabra. Ponad 15 miliardów euro, czyli prawie 70 miliardów złotych z budżetu Unii Europejskiej przeznaczono na działania mające przeciwdziałać kryzysowi uchodźczemu. I co za te pieniądze robimy? Dwa zdania później. Komisja utrzyma intensywność swoich działań na rzecz zapewnienia uchodźcom bezpośredniego wsparcia. Czyli co, kolejne ośrodki budujecie? Czy większe kieszonkowe? I ostatnie zdanie, które wam przytoczę, jest już po prostu mistrzostwem świata. Naprawdę. Chodzi o to, że żeby
to wszystko zaczęło działać, ważne jest szybkie przyjęcie kluczowych wniosków, takich jak reforma przepisów dublińskich dotyczących wspólnego europejskiego systemu azylowego. Po naszemu każde państwo ma przyjmować uchodźców. Przekształcenie Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie azylu w Agencję Unii Europejskiej do spraw azylu o pełnym zakresie funkcji. Czyli zmieniona tabliczkę na fasadzie urzędu z jednej na drugą. Wzmocnienie systemu Eurodac. Czymkolwiek by on nie był. Nowe ramy przesiedleń. Czyli pchanie do różnych państw, różnych grup uchodźców. Na tym polegają przesiedlenia. A także środki służące odpowiedniemu zarządzaniu legalną migracją. To znaczy, że co? Że Polaków do Niemiec, Niemców do Wielkiej Brytanii? Czy jak? Bo jeżeli chodzi o uchodźców, to nie ma czegoś takiego jak legalna migracja nielegalnych imigrantów. Krótko mówiąc, 15 miliardów w następnym roku, czyli 70 miliardów złotych prawie, zostanie zmarnowanych i przeznaczonych na takie rzeczy jak zmiana jednej nazwy urzędu na drugą nazwę urzędu, który będzie się zajmował dokładnie tym samym, tylko będzie się nazywał nie urzędem, a agencją. Czy naprawdę nasi tak zwani eurokraci czekają na jakiś masowy zamach na skalę World Trade Center? Czy też może po prostu są na tyle odcięci od świata, że dopóki ich bezpośrednio to nie będzie dotyczyło i któremu z nich ktoś dupy nie odstrzeli, to nie będą robić tak naprawdę nic. Oprócz marnowania naszych pieniędzy i naszego czasu. Zastanówmy się naprawdę. Czym jest Unia Europejska? Co nam daje? A co nam tak naprawdę pozabierała? To wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się. Mam nadzieję, że was za bardzo nie postraszyłem. Na razie i cześć.